W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jeśli tedy poniesiesz dar swój do ołtarza, tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw, że tam dar twój przed ołtarzem, a idź pojednać się pierwej z bratem twoim. Te dwa, drodzy wierni, piękne zdania wyrażają bodajże najpiękniejszy i jednocześnie najbardziej wymagający aspekt nauki moralnej chrześcijaństwa. Bóg jest miłością, mówi święty Jan Ewangelista, a zatem wszystko, co Pan Bóg czyni, jest również owocem miłości, jest nią nacechowane. I również religia, która dla nas stanowi drogę do Pana Boga, jest religią miłości. Jedynym sposobem, aby człowiek odnalazł Pana Boga i do Niego powrócił, to właśnie miłość. Natomiast dzisiejsza Ewangelia świadczy o tym, że nie chodzi tylko, drodzy wierni, o miłość do samego Pana Boga, ale Pan Bóg chce, abyśmy Go w pewnym sensie i dostrzegali, i miłowali w naszych bliźnich, abyśmy miłość do Niego przelewali poniekąd na oczywiście w odpowiedniej mierze, na naszych bliźnich. I tej nauki Pan Bóg broni równie bezwzględnie, co nauki o miłości do Niego samego. Także święty Jan w swoim liście jasno nazywa kłamcą tego, który by mówił, że miłuje Boga, a swojego brata by nienawidził. I dzisiejsza Ewangelia ten temat podejmuje i go rozwija, bo świadczy o tym, że choćbyśmy stali już przed ołtarzem Bożym z darem w ręku dla Pana Boga i tam przypomnieli sobie, że nasz brat, nasz bliźni ma coś przeciw nam, czyli że zawiniliśmy wobec niego i że nie zrobiliśmy być może nic albo nie zrobiliśmy wystarczająco czegoś, aby się z nim pojednać, albo że wciąż chowamy urazę wobec tego, który wobec nas zawinił z drugiej strony, musielibyśmy cofnąć się od ołtarza i najpierw spróbować przynajmniej pojednać się z naszym bratem, a następnie dopiero złożyć dar Panu Bogu. A zatem te słowa Zbawiciela stanowią nic innego jak ilustrację do tego największego, pierwszego przykazania miłości, które Chrystus do nas w innym miejscu Ewangelii kieruje. Jest to aspekt naszej religii, który zresztą wynika z podstawowych praw naszej wiary. Po pierwsze z tego, że Pan Bóg, o ile oczywiście żąda i oczekuje od nas pewnych darów i pewnych ofiar, to mimo wszystko nie ma nic takiego, co moglibyśmy Panu Bogu ofiarować, a co by wcześniej już do Niego nie należało jako do Stwórcy i Pana całego Wszechświata. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Zaczyna święty Paweł swój wywód na temat darmowości, darów Bożych. A po drugie, jako logiczna, bezpośrednia konsekwencja tej pierwszej prawdy, to, że Pan Bóg bardziej od naszych darów i ofiar ceni sobie dobroć naszego serca. I to serce, które jest w zgodzie z Nim samym, zwłaszcza przez zgodę z bliźnim, jest darem najpiękniejszym i Panu Bogu również całkowicie wystarczającym. Gdybyśmy poza tym nie mieli nic, nie byli w stanie podarować Panu Bogu nic innego. Drodzy wierni, ta nauka jest dlatego tak piękna, bo odróżnia religię objawioną od tych wszystkich fałszywych religii, które nie Pan Bóg objawił, ale które człowiek sam sobie tworzył i w których tworzył sobie własny, fałszywy obraz Pana Boga. Boga, którego właśnie można było zadowolić czysto zewnętrzną ofiarą, albo bożków, których można było, mówiąc dosadnie, napoić krwią czy nakarmić mięsem ofiar i w ten sposób zadowolić, udobruchać, niezależnie od wewnętrznego usposobienia i nastawienia względem Pana Boga i Jego przykazań, a zwłaszcza tego największego przykazania, jakim jest przykazanie miłości. I nawet w Starym Testamencie, tam gdzie Pan Bóg zarządził wprawdzie ofiary ze zwierząt i innych rzeczy, ta nauka już była obecna. Także wielokrotnie Pan Bóg ustami proroków mówił do Izraelitów, że nie chce ich ofiar, ale raczej wzajemnego miłosierdzia. I bez niego te ofiary materialne, zewnętrzne będą bez znaczenia.
Podobnie król Dawid mówił, chcąc przebłagać zagniewanego przez jego grzech Boga, że nie chciał on od niego ofiar i całe palenia, ale miłą ofiarą dla Pana Boga była ta ofiara, która była połączona ze skruchą serca. I nie inaczej słyszymy chociażby w księdze proroka Jeremiasza, że jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeśli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością, jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym tak dawno i na zawsze. Oczywiście, kiedy słyszymy, drodzy wierni, te słowa, to musimy być ostrożni, bo te i inne wypowiedzi Pisma Świętego, zwłaszcza wyrwane z kontekstu i przekręcane, służą często do manipulacji i przełożenia akcentu w tej zależności między miłością do bliźnich i do Pana Boga w drugą skrajność, a mianowicie, żeby albo w duchu ekumenizmu podkreślać przesadnie wartość dobrych uczynków względem bliźnich, zapominając o staraniu o czystość wiary, albo żeby na innym polu naszego życia uzasadniać rzekomy obowiązek przyjmowania obcych ludów, ich kultur i zwyczajów. Miłość do bliźnich, trzeba tutaj pamiętać, nie stoi znowu na tyle wysoko, aby stawiać ją wyżej od miłości do Pana Boga i żeby praktykować ją kosztem wiary, kosztem czystości wiary. I tutaj tym wszystkim, którzy tych słów nadużywają i je przekręcają, warto przypomnieć, że paradoksalnie właśnie dlatego, żeby Izraelici nie odwrócili się od prawdziwego Boga i nie zaczęli składać swoich darów o fałszywym bożkom, Pan Bóg nakazywał w Starym Testamencie czasami odseparowanie się od innych narodów, albo czasami nawet ich całkowitą zagładę, zanim Izraelici posiedli ziemię obiecaną. Natomiast oczywiście możemy być absolutnie pewni, że nie mniej fałszywa i Panu Bogu obrzydła od tej miłości do bliźnich, która wyklucza miłość do Pana Boga, jest właśnie ta miłość do Boga, która wyklucza bliźniego i która nie wiąże przewinienia wyrządzonego bliźnim z przewinieniem wyrządzonym samemu Stwórcy. Tak więc, drodzy wierni, pamiętajmy, aby przystąpić do Pana Boga, trzeba nie tylko miłości do Niego, nie tylko miłości do Tego, który jest ponad nami, ale również miłości do Tego, który jest obok nas, czyli do bliźniego. I do każdego z nas Chrystus kieruje te dzisiejsze słowa. Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar twój przed ołtarzem, a idź najpierw pojednać się z bratem twoim i potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Tak więc, drodzy wierni, niech nas ta dzisiejsza msza święta, ta dzisiejsza Ewangelia natnie do zastanowienia, czy my przypadkiem też Pana Boga nie traktujemy jako jakiś bezduszny posąg, któremu można składać ofiary niezależnie od tego, co się ma w sercu i do którego można przychodzić z czysto zewnętrznymi darami. Ale pamiętajmy o tym, zwłaszcza niech Komunia Święta, która jest w pewnym sensie również obrazem zjednoczenia między bliźnimi, natknie nas do tego, żeby do Pana Boga przychodzić nie tylko z darami naszych modlitw i ofiar i praktyk religijnych, ale również z darem serca, które jest pełne miłości i życzliwości wobec bliźnich. I wtedy, i tylko wtedy możemy sobie dopowiedzieć tą myśl Zbawiciela, dar nasz będzie łaskawie przyjęty, bo w końcu po tym, jak mówi sam Zbawiciel, poznają ludzie, że jesteśmy uczniami Chrystusowymi, jeśli będziemy zachowywać miłość wzajemną. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.